Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Marty. Standardowo witam się z wami. Ja, czyli Klaudia, i standardowo witam się z wami. Ja, czyli Marta. Trochę mnie zmieniła się w takim utrzymaniu. Ci się też zatrzymałam. Taka zmiana tempa, kurde, wyszła. Szybko, gdzie jesteśmy, co robimy? Gdzie jesteśmy, co robimy i z kim gramy? A to może ty dzisiaj powiesz. Ty dzisiaj powiedz. A ja zawsze mówię. Jesteśmy w Konstantynowie Łódzkim, gramy z Konstantynowem Łódzkim. Gramy sparing z włókniarzem, ostatni przed ligą. Taki ostatni sprawdzian, zobaczymy na co nas stać, tak mniej więcej. I na co stać włókniarza. Właśnie powiedz, ile zawodniczek mamy dzisiaj na ławce? Kurczę, jest nas łącznie 20, w życiu nas tyle nie było. To jak kadra teraz w ekstraklasie meczowa może tyle być. No więc pokaż ją. O, tu są gąski, jeszcze nie wszystkie. Tu idą. Zamknęłyście kogoś tam jeszcze w szatni, czy nie? No nie, jak ktoś został, to nie wyjdziesz. Jak się przyjęła w ogóle? Ale co, jeżeli ty byś to była? Wiesz, tyle konkurencji to już próbuję ja trochę wytępić. Ona pewnie zamknęła konkurencję w szatni. Pewnie. Zaraz trener. Ola Synowiec, jesteś dumna, że wygrałaś nieuczciwie walkę? Ja wygrałam walkę diamentową. Nieuczciwie. Z Martą. Nieuczciwie. O co tu chodzi? Chciałam solo iść na solo. Ale Ola zdygała i nigdzie. Ola, dlaczego zdygałaś? Ja już rękawy podwinęłam, czy część tego zostało, co nie? Ja tego nie chcę. Właśnie! Co mam? Za dużo do podwijania. Nie, no dobra, rozumiesz? Nie, nie. Także przykro mi, proszę państwa, walki nie będzie. No i co? Klep. Ej, to moja kanałka była! Dziękuję. Ja tak nie można, nie było dzwonka na rundę. Zaskoczenie cię wzięła. Spalona, to tu jesteś. Dziękuję za walkę. Ja nie dziękuję, bo to nie była uczciwa walka. Ale Marta, ty musisz mieć oczy dookoła głowy, ty. Ty grasz w piłkę nożną. Ale patrz, ona kłamie, najpierw mówi jedno, a potem robi drugie. Ale tak się ludziom się nie ufa. Marta, oddychaj. Dobrze. Ludziom się tak łatwo nie ufa. No na pewno nie mieć. A po co ci ta koszulka długa? Gorąco jest. Bo tłuszcz wypala. Przyda ci się. Ale ubaw! Dobra, Klaudia, oddaj, bo ja słyszałam, że trener cię pokrzyczał. Tak, pokrzyczał mnie. Powiedział, że strzeli mnie zaraz, a ja nie wiem za co, ja nic nie robiłam. Ale czy nie miał powodu? Nie miał powodu, jaki powód? Powiedz mi, jaki powód? Mnie? Czasem grzeczna dziewczynka. Cię zapytaj trener. Właśnie idę. Idziemy? Ty gdzie idziesz? Trener! Opowiadaj, dlaczego napisałeś się Klaudię. Nie, nie będę opowiadał. A ja wygrałam walkę z Martą. A to była nieuczciwa walka i to mamy nagrane. To dlaczego na nią nakrzyczałem, pozostaje tajemnicą. To on wygrał. Ole bydle. To zostaje tajemnicą. Ona po prostu soduwa jej uderza do głowy. Człowieku, żeby takie cieszynki robić. Soduwa, soduwa. Każdy normalny człowiek robi... Ale nie. Co się się. Koniec, już mam dosyć udawania, że się dla was miło i was lubię. Nie, nie lubię was. Wołaj już. A tutaj? Nie na dwór idziemy? Tu nie ma miejsca, trener. Nie, nie no, strzelił teraz. Nie chcę skończyć z trenerem, bo trener ma okres. Trener ma okres. O nie. O nie. Co się zobaczy, to nie odzobaczy. Już można. Można zrobić tak. Taka jesteś odważna? Zamontuj kamerę. Ja nie umiem. Źle zamontuję i będzie tyle. Ale znowu na mnie. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz cokolwiek dobrze zrobiłaś. Kurde. Ale wygrałam walkę. Co ostatni raz dobrze zrobiłam? Kilka słów na ciebie. Co? Uczyło się. Co się bawicie? Zobaczymy. Co dobrze zrobiłam ostatnio?
moi drodzy, myślę, że sprawdzian zaliczony na ocenę raczej pozytywną. Tworzyliśmy sporo sytuacji, wynik 3-1 może nie do końca odzwierciedla to, co się działo. Były słupki, były poprzeczki, był niewykorzystany karny. A ostatecznie wygrywamy. Myślę, że nieźle zaprezentowałyśmy to, co było ćwiczone na treningach. Były też dwa debiuty kutnianek. Moi drodzy, mamy tutaj kutnianki. Jest Wera, jest Natalia. Możecie tutaj właśnie pomachać po raz pierwszy. Opowiedzcie, jak wam się debiucik podobał. Troszkę głośniej musisz mówić, bo tutaj wiesz. To dobrze. Ja nie będę napisów. Nie, no dobrze, fajnie. Fajnie się grało. Jakieś nerwy były? No na pewno stres jakiś, nie? Z ładnym zagraniem się przywitałaś. Ale takie standardowo. Tak, Klaudia by powiedziała, że to zagranie wleci właśnie teraz. No a ty, Wera, z kolei znowu z kimś tam zadarłaś, tak? Jak to było? Opowiadaj. Dzień jak codzień. Nie no, myślę, że gdzieś tam może nie, że zatargi, ale no na boisku też jest inaczej niż w życiu. Myślę, że no, zawsze jakoś tam bardzo się walczy, ale później kończy się mecz i wszystko się porządku. Dobra, powiedzcie mi, jak to jest, że urodziłyście się tego samego dnia, tylko w innych latach? Nie wiem, magia. Nie wiem, powiedzcie, ja się urodziłam wcześniej, to ją trzeba pytać. Nie mnie. Przypadek, no i tyle. No. Nie tak mówię, wyszło. Tak wyszło. I w ramach ciekawostki, drodzy widzowie, powiem wam, że dziewczyny już kiedyś były na vlogu, tylko nawet nie były tego świadome. Ja też nie byłam świadoma. Okej. Okay. Tutaj gdzieś na górze linkuję tego vloga. Wy też możecie zobaczyć. Drugi nieoficjalny mecz zagrała Marysia. Ojejku, wiedziałam, że trener tu przyjdzie. Kiedy to wstawisz? No na dniach. Czyli przed meczem będzie? Tak, prawda. Przed meczem. To pytanie jest następujące. Czy Maryśka może zacząć na lewym skrzydle? Jeżeli tak, to czy da sobie radę? Mam nadzieję, że tak. Chyba. Się okaże. Już nie wiem teraz, o co zapytać. Zabrał mi trener wszystkie pytania. To jedno było. To możesz się przedstawić, skąd się tu wzięłaś w ogóle. A, no, jestem Marysia, inaczej Jose. A opowiedz, dlaczego Jose? O, siema. Jose dlatego, że urodziłam się w Hiszpanii i tak mnie przechrzcili. A jestem tu, bo poszłam sobie na licealiadę i wylądowałam tu. Chciała dziewczyna tylko sobie kopnąć w piłkę. Oblądowała u nas. Ale ja nie narzekam, bardzo fajnie. Ale Karolina ma tak jak ja i w sumie to się cieszę. No i jeszcze taka niecodzienna sytuacja. Miałyśmy 3 bramkarki we Włókniarzu. W ogóle brakowało bramkarki, więc wypożyczyłyśmy Agnieszkę. I Agnieszka w szeregach Włókniarza zagrała cały mecz. No i tyle, moi drodzy. Myślę, że jesteśmy gotowe na ligę. Naszym celem jest po prostu awans. Już tutaj nie ma jakby... Nie ma co się wykręcać, że może coś tam ten... Nie, po prostu mamy awansować. No i teraz pierwszy mecz z Darkfilem, który zobaczycie na vlogu za tydzień. A teraz bardzo wam dziękuję za oglądanko. Wspierajcie nas, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!